Dobra, słuchajcie, włączam nagrywanie. Siema, tutaj jest Partiatrix, a dzisiaj gramy sobie Rengarem na dżungli, na moim koncie, na streamku. Na. Jak przegrasz grę, pijesz na raz litr kranowej wody. Prosto z kranu. Morda w ten, w zlew i lecę. Normalnie. Powiem wam tak, co deda, wpieprzam całą cytrynę ze skórą. Co deda? Co, jak ja zabiję? Pieprzam Ferrero Rocher. Co killa. Powiem tak, to jest dobry sposób, nie? Normalnie motywacja, motivation. Jezus Maria, Lulu nie żyje. Nie, dobra. Niepotrzebnie sfleszowała, no ale. Po co cofasz? Jest skórą, serio? To się nadaje do brązowych. Dawajcie. Brązowe myśli czekają, normalnie, powiem tak, prowadzący to gówno, to śmieć, cierwo i już jestem w brązowych. Kabarecik. Czy ja włączyłem nagrywanie? Włączyłem. Muzyczka leci jakaś w tle. Dobra, weźmy sobie to. Powiem tak, skupię się bardziej na gierce niż do tej pory się skupiałem i zobaczymy, czy to będzie, no, czy będzie różnica jakakolwiek. Zrobię tak, zrobię trochę inaczej niż zazwyczaj gram. Ten Nasus nie ma masterek, to spróbuję go zgankować szybciej. Ma tylu widzów w Minecrafcie, bo umie grać tą grę w przeciwieństwie do ciebie grającego w ligę. Teoretycznie może być prawda. Znaczy, czy Minecrafta. Znaczy, w Minecrafcie liczy się chyba tylko kreatywność, nie? Więc. Musi być kreatywny, a nie umieć grać. Chyba że uznamy, że. Jak się umie grać w Minecrafta, to się jest kreatywnym. O, wtedy ta. Boże, ile ja będę w plecy, przecież nie zgankuję. Dobra, gank leci. Nasus nie ma masterek. Go tank, nie będę leciał pod tanka. Ta, dobry flash! Kali jak ja, co? Kotek. Weźmy tak. Zróbmy sobie dół dżungli. Spotratyk z Minecrafcie jest tak. Jest też jakiś system PvP. Tak więc też przez to można określić skill w klockach. Nie wiem. Czy przez system PvP w Minecrafcie można ocenić skilla w tej grze. Wydaje mi się, że no, że jest za mało rozbudowany. Już nie wiem, no. Ja nie grałem w tego Minecrafta od nie pamiętam kiedy już. Jak CTSG ostatnio nagrywał, to grałem. Nie wiem, czy w ogóle wiecie, kto to jest. Ale ja wtedy chyba grałem w Minecrafta ostatni raz. Chodziłem. Nie wiem, ile to lat temu było, ale ja chodziłem wtedy albo do trzeciej gimnazjum, albo zaczynałem liceum. Chyba w pierwszej liceum byłem. To na Esik LB z szmaciana postać nienawidzę. Wejdę może do dżungli. Tam był WW, nie? Więc może. Nie, dobra, on już cofnął, to pieprzy. Full HP? Ogólnie z tego co widziałem, Rengar ma dosyć niskie win raty obecnie, czy mi się wydawało. MC Spartiatic incoming. A jak? Normalnie. Od jutra Minecraftik, tak? Powiem tak, poniedziałek Minecraft, Lego Star Wars. To jest taki, wiecie, grafik. Wtorek, 3 odcinki z Minecrafta, normalnie. Środa,
Minecraft i przyjaciele. Jak jej nie zabijesz, najpierw. No i to jest właśnie gra Rengarem. I jak tego nie wygram, to po prostu pieprzę tą grę w cholerę i idę się zabić. Kto nagrywa gierki konsolowe? Kim wygadać, nie? Właśnie, albo robimy tak, albo robimy coś takiego. Albo robimy tak. Przegram tą giereczkę. Normalnie zaczynam, wiecie co robić? Telefony i omegle, i elo. I donaty lecą, i suby lecą. Omegle wjeżdża na rajony. Wybity kanał lolem, troszeczkę. Można zaczynać omegle, tak? Jedziemy normalnie. Jesus. Lubię się śmiać ze wszystkiego. Omegle, to śmieszne w sumie. Przejdę się tutaj. Widział mnie chyba. Może mnie nie widział, ale nie, to i tak mi nie wyjdzie, cofnę chyba. Chyba, że tu Warwick by przyszedł, to wtedy by może wyszło. A, wart mu przed chwilą tu minął. Jeszcze jakiegoś pranka dodaj, jest sztosik. Dokładnie, pranka, a potem nagram jakąś piosenkę. Jest sztosik. Sztosimo. Nie taki zły ten Hortyx. Trochę kwaśny. Nie wiem czym jest tak kwaśny, bo tam nie ma owoców prawie. Jednego moba muszę zabić, mam erkę. Lubię nafidowanego eko, może uda mi się go jakoś tak z grą upować. Nie wejdzie chyba nie. Ładnie, no ładnie ten eko. Może coś wyjdzie z tym eko. Gościu robi. On DC-ka dostał, okej. Okay. Nie dostał DC-ka. Kurde! Nie, no jak mnie ten turret namierzył tutaj? Dobra, nieważne. Ważne, że mam dwie asysty. Butek. Pięknie wyszło. Nie, wyszło spoko, wyszło spoko. Donaty za free. Nagraj piosenkę o goli brodzie. Goli broda, goli brodę goli, goli broda. Taka piosenka będzie. Bo wszyscy Polacy nie golą brody, nie golą jajec. I klaty też nie. To jest lepsza wersja. To jest druga zwrotka. Będzie miał kilka wiecie tych. Mam problem dzisiaj z wymówieniem prostych rzeczy. Coś mi się język ten. Cytrynka! Ha, upadłem! Dobra, jedziemy. Ale poczekajcie. Kiwi może, co? Tu jest 1% kiwi. To można to uznać? Cytrynka. Ej, ale nie jadłem Ferrero Rocher dwóch. Ej, nie liczy się. Dwóch Ferrero Rocher nie zjadłem. Nie pisać mi tu cytrynka. Rozwal szafę, gwarantowany 500 widzów. Wczoraj ten... Jak się nazywa ten gościu? Magical. Wczoraj po prostu grał w GTA 5. No nie było chyba jakiejś patoli z tego co widziałem. I normalnie miał... kilka tysięcy widzów. Ja to sam zrobię. Będę grał po prostu w GTA 5. Ale nas oszukał. Ej, ej, Ferrero Rocher to nikt nie widziałem. Smajtujesz wilki za karę. Cały czar piszę Ferrero. O kurdi. Ej, no ja nie przygotowałem cytryn, tak? Ale pamiętam, że były takie challenge z LoL'a,
że gościu właśnie jak padł na przykład, no to wpieprzył cytrynki. Dzięki za donejcika. Frodolino! Wielkie dzięki. Straciłem wczoraj stobadziewictwo i robi to trzeci raz dzisiaj. Hehe, dobrej majweczki chociaż. Pogoda nie sprzyja. PS, puść guziora po streamie. Link z YouTube com playlist. LISTPL 433Q3T34XV3. Zaraz puszczę to, Rodolino. Trzeci raz stobadziewictwo. Dzięki za donejcika następnego. Jasiu, wielkie dzięki. Lapty Minecraftowy świrze D. Haha, Minecraftowy świrze. Za chwilę puszczę tą piosenkę po tej gierce, bo teraz nagrywam, także nie mogę puścić. Ale pamiętam, żeby puścić, także puszczę po gierce, Frodolino. Straciłeś dziewictwo ze mną. Jak to brzmi? Chłopaki od paki, Gul. Za każdego deda gole centymetr kwadratowy brody. Jesus. Puszczę giereczkę, no, znaczy puszczę tą muzyczkę, Frodolino, bo po giereczce, na pewno, bo teraz nagrywam, to nie mogę nic puścić z YouTube'a, ale po giereczce spokojnie wszystko wleci. Wziąłem tego drajeczka. Ej, gierka nawet idzie, nie? Nawet idzie gierka, także ja jestem zadowolony. 3-1-3 Rengar, no ma małe winraty w LoL'u. Kurde, teraz nie mogę paść, bo jak ja będę chodził z dziurami na brodzie, nie? Tu postawiła wardę szmata. Nie, pójdę na bota teraz. Tu nie ma wardzika, więc może coś wyjdzie. 10 sekund, okej. WW nie próbuje robić tego. Trash flasha nie ma, okej. Tam nie idę. Nothing to do. Nothing to do, ty junglera będziesz uczył jak ganki robić. Gościu! Junglera uczy jak ganki robić. Ferrero Rocher, aha, gdzieś napisał. Kurde. Teraz nie zabiłem niestety. Nie pij tyle, bo chyba, że masz w szafie kibelek. Spokojnie. Założyłem dzisiaj pampersa. Masz zamiar przerzucić się kiedyś na Twitcha? Możliwe, że kiedyś to zrobię, ale no na razie wolę na YouTubie. Po pierwsze, wydaje mi się, że to bardziej... no to rozrusza kanał, nie? Rozrusza kanał bardziej, takie coś. Bo jednak wiecie, no przyciąga widzów, nie? Sporo subów wpada podczas tego, podczas streamka i dodatkowo no zasięgi to są jakieś, nie? Czasem jest tam po ponad 200-300 widzów. No na Twitchu wątpię, żeby tyle było przez długi czas. Więc no, tu nawet nieźle to jest rozkręcone, można tak powiedzieć. Także no nie ma co dwa razy tego samego obiadu robić, nie? To jest takie powiedzenie, które teraz wymyśliłem. Ona się chce wbić, to widać. Co w dupę? Co się stało? No DC! No kurde! Ja myślałem, że ona się chciała wbić, nie? Kurde, jakoś mnie... Alergia jakaś, jaka... Jak nos swędzi strasznie, no nie mogę. Ferrero Rocher! Hehe, w dupę. Ja nawet chętnie dałbym ci suba, no ale dwa razy się nie da. No ale. Robisz pizzę samemu. No domowa pizza jest bardzo dobra, także
Też lubię bardzo domową pizzę. Można położyć wszystko, co się chce, nie? Nie ma jakiegoś pieprzenia. Nie masz strachu, że ci ktoś namela w pizzę. Mam nadzieję, że w ogóle ten. Cholera jasna, bo przecież zapomniałem, Frodolina, jeżeli jesteś na czacie, jeżeli jesteś na czacie, to ja nie wiem, czy link się zapisał na stronce z donatami, bo często się właśnie, jak są za długie donaty, tego nie widać. Także jeżeli będziesz, to po prostu wyślesz mi tego, ale jesteś? Jesteś na tym, na czacie, boś napisz. Jak wyjdzie ta gierka Rengarem, to chyba jeszcze jedną Rengarem. No bo wiecie, jednak trzeba wygrać tą serię. Ale nawet gierka weszła tym Rengarem, no. Podrzucę jeszcze raz link po gierce. A jesteś, dobra. Ale nie musisz żadnym donate'em, nie? Daj mi po prostu na tego, na Facebooku, jak wyślij, jak możesz. No bo wysłałeś już donate'ika, bardzo za to dziękuję. Nie ma co, żebyś drugi raz wysyłał, żebym puścił to, nie? Bo ja to i tak puszczę przecież. Tu jest wart, gościu. Zabiłbym tą Sreitlinkę. Może ją dednę. Gdzie tego Warda bijesz, pluskwo? Pieprzaj. Zbigniew Kielman. Kurde, miałem nie czytać. Po tej gierce mogę pozdrowić. Bo no nie chcę na tym, jak nagrywam, pozdrawiać z imienia i nazwiska. Bo potem ludzie będą o to prosili i później się tak zrobi. Kurde, co jest? Widzieliście to? Kurde, widzieliście to? Czemu nie skoczył brud? Zostaw suba, lajka i dzwoneczek. No i to jest prawda. Pik. Bardzo niemiło napisałeś, chłopcze. Kurde, miałem nie czytać imienia i nazwiska. A, już pieprzę to. Infi to czy to? Infi całkiem fajnie działa. Znaczy już dawno nie budowałem infi na Rengarze, także nie wiem, czy dalej się opłaca, nie? Wysłałem ci na priv, Frodolino. Dobra, spoko, wielkie dzięki. Puszczę po giereczce twoją muzykę, którą wysłałeś. O, jeez. The best Eune, the best Rengar, Eune, EUW, Korea, Japan, Garena. Powiem tak, nie zaprzeczam. No, bo Q użyłeś i przerwałeś autoatak. No możliwe. Ferrero Rocher 2. No teraz padłem, to bym cydrynkę opieprzył albo zgolił brodę. Kurde, mam jakąś alergię, strasznie mnie w ten. Albo po prostu przeziębienie. Na tuby poleci, jeżeli eko na tuby też. Bo chciałem zobaczyć, jak najlepszy youtuber gra tym oto czempionem. Eko na YouTube'a. Powiem tak, ciężko by było go nagrać na YouTube'a, bo nim w ogóle nie grałem. Czy nagrałem go trochę na YouTube'a? Jest jakiś. Na YouTube jest jakiś eko, tak. Boże, także jak chcesz, to sobie zobacz. No zdrówko, wielkie dzięki. Costa Brava. Kurde. Taka zgrzeweczka energetyków Blacków. Kurde, to byłoby pro. Normalnie zakładam skrytkę z pocztową i zapraszam do wysyłania prezencików. Otwieramy na tym filmiki, robimy openingi normalnie. Wszystko. Myślę, że po majówce po prostu, tak myślę, że po majówce kupiłbym RP
I chyba bym wam nagrał ten opening 20 skrzynek, który obiecałem. Który obiecałem, że jak wbijecie tam chyba 2000 lajków pod poprzednim openingiem. Ej, zabije mnie. Nie, nie zabił. Jezus, dzięki za tarczkę. Bez tej tarczki byłbym martwy. Nie, nie ma jeszcze dużych mobów? Nie ma. Ta Ferrero mi się wysłało od razu po double kill na topie. Ile, no, ile nas już ma staków? A sprawdzę jak w stanie, bo teraz nie mogę. Ciekawe, czy ktoś tu przyjdzie, w sumie fajnie by było. Bajtuj, bajtuj, tutaj, tutaj. Kurde, chociaż mam mało rzeczy też. Padłeś. O kurde. Daleko mam, trochę za daleko. Haha, ty! Bejcik! Szmaty! Garena to jest taki serwer. Znaczy nie, to, nie wiem jak się na nim zarejestrować tak naprawdę, ale wiem, że tam się za level upy dostaje różne rzeczy. Postacie, IP. Wielkie dzięki, duch.pl! O nie. Nie zapomnij o bezpiecznictwie. Ten Lenny Face mówi wszystko, powiem tak. Jesus. Jesus. Weźmy sobie może to. Musisz pobrać komunikator Garena. Aha, to coś takiego jest. Ciekawe mnie jakby to działało wszystko. Może sobie nagram film o tym. Może bym zrobił taki, wiecie, research, jak to youtuberzy robią. I wiecie, napieprzamy. Pieprzył mi się w kogoś teraz. Patrzyłem na czat, ale no bot coś tam zbanował, Nightbot. Cieszę się, że Nightbot mi działa już, bo nie działał jakiś czas. Nie wiedziałem jak to zrobić. Haha! Na respie, szmato! Report WoW, ty. Dobra, powiem tak, weszła gierka Garenem, Rengarem, no nie spodziewałem się tego, nie spodziewałem się, że wejdzie tak dobrze gierka. A ładnie weszła, także no, także mówię teraz do widzów, którzy oglądają poza live'em. Mam nadzieję, że się podobał rankedzik, zostawcie suba i ocenę i tyle, na razie.